Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj pokażę Wam przepis na proste ciasto, które nie wymaga miksera. Przygotujemy niesamowicie wilgotne ciasto czekoladowe, które pokryjemy piękną, lśniącą polewą. Roboty z tym niewiele, a efekt robi wrażenie. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony sposób na ciasto czekoladowe. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta czekoladowego zaczynam od składników suchych. Do dużej miski przesiewam 225 g mąki pszennej, u mnie typ 500, 85 g ciemnego kakao, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i taką samą ilość sody oczyszczonej. Po pozbyciu się wszystkich grudek dodaję jeszcze 250 g drobnego białego cukru i niewielką szczyptę soli. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy rózgi, tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Kiedy składniki suche są wymieszane, dodaję do nich 250 ml kefiru, 2 duże jajka, 125 ml oleju rzepakowego i 100 g powideł śliwkowych. Jeśli nie macie pod ręką kefiru, możecie użyć maślanki lub jogurtu naturalnego. Sprawdzą się równie dobrze i też bez problemu aktywują sodę. Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej, dlatego jajka i kefir wyjmijcie z lodówki przynajmniej godzinę przed przygotowaniem ciasta. Zawartość naczynia mieszam przy pomocy solidnej rózgi tylko do uzyskania jednolitego, gęstego ciasta. Nie powinno to zająć jakoś dużo czasu, 2-3 minuty wystarczą. Do tak przygotowanego ciasta dodaję 250 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody. Płyn dodaję w kilku partiach i za każdym razem ostrożnie mieszam całość przy pomocy rózgi tylko do wchłonięcia wody przez ciasto. Dodatek gorącej wody ułatwi rozpuszczenie kakao, przez co jego smak będzie mocniej wyczuwalny. Po dodaniu całej wody ciasto stanie się bardzo płynne, ale spokojnie, tak właśnie ma być. Na koniec mieszam całość krótko silikonową szpatułką, żeby mieć pewność, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak powinno. Gotowe ciasto przelewam do wyłożonej papierem do pieczenia blaszki o rozmiarach 18 na 28 cm. Ważne jest, żeby forma była szczelnie wyłożona papierem, w innym wypadku ciasto może wypłynąć. Moja forma nie jest szczelna, dlatego wyłożyłem ją jednym, odpowiednio złożonym kawałkiem papieru. Oczywiście nie będzie to duży problem w jednolitej formie, ale jeśli macie blaszkę ze zdejmowanymi bokami, zwróćcie na to szczególną uwagę. Po przelaniu ciasta do formy stukam nią kilka razy o blat, żeby wybić duże bąbelki powietrza. Blaszkę wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na 50-60 minut do suchego patyczka. Dokładny czas pieczenia będzie zależeć od mocy Waszego piekarnika. Jeśli ciasto będzie zbyt szybko nabierać koloru, możecie przykryć je kawałkiem folii aluminiowej lub papieru do pieczenia. Gotowe ciasto wyjmuję z piekarnika i odstawiam w blaszce na około 30 minut do lekkiego przestudzenia. Wyciągam je wtedy na kratkę, pozbywam się papieru do pieczenia i studzę całkowicie. Około godzina, maksymalnie dwie, powinny wystarczyć. Uważajcie tylko przy wyjmowaniu ciasta z formy, żeby go nie uszkodzić, bo na tym etapie nadal będzie delikatne. Kiedy ciasto jest już chłodne, zabieram się za polewę czekoladową. Do niewielkiego naczynia wsypuję 1,5 łyżeczki żelatyny. Dodaję do niej 3 łyżki świeżo zagotowanej wody i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowaną żelatynę odstawiam na bok na czas przygotowania pozostałych składników polewy. Resztą zajmuję się już na kuchence. Do niewielkiego rondelka przekładam 150 g masła. Dodaję do niego 150 ml 36% śmietanki, 150 g cukru pudru i 60 g ciemnego kakao. Zawartość naczynia podgrzewam na średnio niskim ogniu, stale mieszając do uzyskania jednolitego płynu. Przerywam wtedy mieszanie i pozwalam całości lekko się zagotować. Chodzi tylko o to, żeby polewa zabulgotała.
Kiedy tak się stanie, ściągam rondelek z ognia. Do polewy dodaję rozpuszczoną wcześniej żelatynę i krótko mieszam tylko do uzyskania jednolitego płynu. Gotową polewę przelewam do naczynia, z którego wygodniej będzie oblać ciasto i odstawiam na 2-3 minutki, aż zacznie gęstnieć. W międzyczasie przekładam kratkę z ciastem nad blaszkę wyłożoną folią spożywczą lub papierem do pieczenia. Takie szybkie stanowisko oszczędzi Wam sprzątania, a i też pozwoli na zebranie nadmiaru polewy, którą możecie wykorzystać drugi raz. Po lekkim przestudzeniu polewy krótko ją mieszam, a następnie polewam nią całe ciasto. Nie żałujcie jej, oblejcie wszystko tak, żeby polewa swobodnie spływała z ciasta. Im więcej, tym lepiej. Na tym etapie wspomnę o jednej ważnej rzeczy, której ja nie zrobiłem, a Wam polecam. Tuż po zagotowaniu polewy, jeszcze przed dodaniem żelatyny, przepuśćcie polewę przez drobne sitko. Dzięki temu pozbędziecie się ewentualnych grudek kakao, ale też przede wszystkim wybijecie z polewy wszystkie pęcherzyki powietrza, które powstaną w niej w trakcie mieszania. Doda Wam to niewiele pracy, a efekt będzie jeszcze lepszy. Po polaniu całego ciasta zostawiam je na kratce na około 15, może 30 minut do całkowitego zastygnięcia polewy. Po tym czasie możemy kroić ciasto w kawałki i podawać w towarzystwie kawy lub kubka gorącego kakao. Ciasto wychodzi niesamowicie wilgotne i rozpływa się w ustach. Zarówno polewa, jak i ciasto są przyjemnie czekoladowe, ale w żadnym wypadku nie męczące. Pomimo sporej ilości cukru, całość wychodzi niezbyt słodka i powiedziałbym, że stoi raczej bliżej wytrawnych deserów. Fajny, prosty sposób na zrobienie wrażenia na gościach i domownikach. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!